Mam na imię Adam, nazwisko Królewicz. Mam 38 lat. Mieszkam tutaj w Stolcu od urodzenia w zasadzie. I cóż jeszcze? Zachorowałem na chorobę, którą lekarze diagnozują w skrócie SLA, to jest stwardnienie zanikowe boczne, czyli jak to inaczej ująć, choroba neuronu ruchowego, czyli zanikają mięśnia kończyn górnych, dolnych, no jak i tułowia i oddechowe. Diagnozę miałem postawioną taką stuprocentową, to w tym roku dopiero, bo poszedłem w maju poszedłem do szpitala, to się radza, ale diagnoza taką już, bo nie zdiagnozowano się raz jeszcze tej choroby, tylko było podejrzenie, ale w czerwcu, nie? W lipcu, tak na 100% w klinice, bo byłem w klinice w Krakowie po to właśnie tylko, żeby zdiagnozować tę chorobę, tak na 100%. A pierwsze objawy, jak sobie teraz przypomnę, tak z perspektywy czasu, no to z 2,5 roku taki pierwszy objaw, który pamiętam. No, nie ukrywam, że ta choroba postępowała przez te właśnie 2,5 roku intensywnie i ja czułem, że jest coś nie tak, że to jest jakaś poważna choroba. Miałem jeszcze takie złudzenia, że może to będzie jakaś borelioza lub tego typu. Nawet w szpitalu tu miałem takie podejrzenia, ale gdy wszystkie wyniki okazały się ujemne, no to no co, no, trzeba z tym jakoś żyć. Pierwsze objawy, ponieważ ja aktywnie przez całe lata grałem w piłkę i tutaj w Soczewie i w Stolcu to w sumie to będzie 17 lat takiej czynnej gry, treningów i wszystkiego. Później przestałem, bo tryb pracy mnie zmusił do tego po prostu, że nie miałem na to czasu, bo zacząłem jeździć też samochodem ciężarowym i to też mnie nie było cały tydzień. Ale na wiosnę pewnego razu chciałem tu z chłopakami pograć sobie w piłkę. No i praktycznie co dochodziłem do piłki, to się przewracałem. Wszyscy się śmiali, no bo ja sobie myślałem, no, też coś ze mną, czy to jest nie tak, czy ja po prostu przestanę trenować i dlatego mięśnie są słabsze. No ale to tak postępowało. Powoli, później po jakimś roku już nie mogłem na przykład szybko biegać. Po półtora roku już praktycznie nie mogłem biegać, tylko chodzić. A od ostatniego czasu, czyli mniej więcej, jak sobie teraz przypomnę, od jakichś 8 miesięcy to już zaczyna mieć problemy z chodzeniem. No i ostatnie miesiące to już dłonie siadają masakrycznie. Mięśnia dłoni tutaj, te uściskowe, szczególnie palce. No i mięśnia te grzbietowe, czyli kręgosłup. Nie mogę za długo wytrzymać właśnie na takiej pozycji stojącej, czy jakiejś chodzącej nawet. W sumie w tym rodzaju stwardnienia to niewiele można w zasadzie zrobić, bo jest to bardzo rzadka choroba w porównaniu na przykład z stwardnieniem rozsianym. To jest, moja choroba jest dość rzadką chorobą i w zasadzie nie ma na to jakiegoś lekarstwa, które by potrafiło zahamować bieg tej choroby. Jest jedno lekarstwo, które hamuje to, jak lekarze, oni to gdzieś w granicach 30%. I też nie u każdego zadziała ten lek. Nie wiem, nawet nie będę wiedział, czy ten lek u mnie działa w takich proporcjach, bo po prostu zanik choroby jest większy i ja ten lek biorę już od 4 miesięcy. No i zanik jest w dalszym ciągu i no nie wiem, mam wrażenie nawet ostatnio, że przyspieszyło, że ta choroba przyspieszyła, było to mniej u mnie. Nie wiedzą lekarze, skąd się bierze ta choroba, nie wiedzą, jest dość mało zbadana na razie. No w zasadzie to ludzie starsi chorują, bo nawet jak lekarze mówią, że to powyżej 60 lat, to jest, no, zdarza się ta choroba klasycznie. A w takim młodym wieku, no to jest, no, wyjątki. Thank you.
Więc jeżeli chodzi o mnie, no, ja jeżeli kiedyś słyszałem, bo o stronie rozsianym, to no, słyszy się, wiadomo. To jest pierwsze odczucie, to jest taka, o Boże, co za straszna choroba, żeby tylko się w życiu człowiekowi coś takiego nie przytrafiło. Na tamten moment, tak człowiek myśli. No i no wiadomo, że to jest ciężka choroba, że w konsekwencji no, jest śmierć i inwalidztwo, tragedia. No ale zawsze jest takie uczucie, żeby tylko się w życiu coś takiego nie przytrafiło. No ale w momencie, gdy już coś takiego jest, no to trzeba z tym żyć, no trzeba. Nie ma innej rady i praktycznie walka jest każdy dzień, to jest no, ciężkie choroby. No, praktycznie człowiek budzi się rano, ubiera się może z pół godziny, a później może nawet i dłużej będzie. I wstać jest nawet ciężko, bo trudno sobie założyć buty czy skarpetki, i to żona pomaga. No bo mam ciężko się schylić po prostu, bo plecy mnie tak bolą, w momencie schylenia, że mogę wytrzymać tylko na przykład kilka sekund. No i każda czynność w moim przypadku, no to jest, no trwa długo, no. Mam już tak słabe tutaj te palce, że po prostu nawet przekręcić kluczyk gdzieś mocniej w drzwiach czy coś, to mam już problem. Dlaczego to akurat spotkało mnie? No, można jeszcze szukać jakieś podłoże genetyczne, że może wcześniej ktoś chorował w rodzinie. No niestety u mnie no, nikt nie chorował na tego typu choroby. I nawet nie myślałem, że kiedykolwiek będziemy się z czymś takim borykać. No ale no, lekarze twierdzą, że to rzadko bywa genetyczna ta choroba, ale no, niewiele nie występuje. No, i, nie pozostaje nic innego, jak z tym się pogodzić i walczyć z tym. Nie można się położyć na łóżku czy w łóżku i leżeć i nic z tym nie robić, bo to jeszcze szybciej postępuje wtedy już gwałtownie. Dwójka dzieci małych jeszcze, na którymi trzeba też praktycznie, żona pracuje to i chwała Bogu, że żona pracuje, bo ze swojej już nie z rędka, bo ja już praktycznie kończę. Zwolnienie. Okres zwolnieniowy, no to ciężko by nam było wyżyć, tym bardziej, że spłacamy też jeszcze kredyt hipoteczny. Jesteśmy w sumie tak na dorobku, można powiedzieć. No na pewno staram się pomagać, wspierać go przede wszystkim. No to jest najważniejsze. No i wszystkim pomagać, nie? Tak jak słyszałam, że pan zadawał pytanie o tym, czy jakieś pretensje do Pana Boga. Jak się dowiedzieliśmy, Adam tak naprawdę dowiedział się w swojej urodziny, 19 lipca. Więc no takie. Ja nie przespałam całej nocy, przepłakałam. No bo wiedziałam, czytaliśmy już o tej chorobie, wiedzieliśmy, na czym ta choroba polega. I przed oczami przede wszystkim miałam to, że to po prostu ta choroba będzie bardzo szybko postępować i skończy się śmiercią. Są różne przypadki, przypadki, że w pół roku. Że, no właśnie. Potrafi człowiek umrzeć. I tak trochę te pretensje były. W 5 lat na przykład. Ale później Adam po prostu jest taki silny, psychicznie jest naprawdę silny. On po prostu nie okazuje tego. Myślę, że przeżywa, nie okazuje tego na zewnątrz. Ja to nawet na co dzień nie myślę. No i takie trochę były pretensje, ale później on tak jakoś mówi, no przecież inne dzieci małe nawet są chore i są te choroby poważniejsze, więc trzeba po prostu no, żyć i walczyć. No jest na pewno no, ktoś, kto ma gorzej, nie? No właśnie, on z tego założenia wychodzi, że ktoś może mieć gorzej, że, no, że są te choroby bardziej poważniejsze i dzieci bardziej... No, choroba tego typu ma to do siebie, że nie czuć w tej chorobie fizycznego bólu po prostu. Jest to taki zanik i taka niemoc, ale fizycznego bólu jako takiego nie ma. No myślę, że chyba to jest, no, czy, no nawet ta świadomość taka, no to jest chyba najgorsze tutaj. Że chłopaki no, są świadomi tego, że... No, że no po prostu, będziemy świadomi aż do końca. No właśnie, że do końca, że to się kończy, że... No, że powoli umierają. No myślę, że
Ja jeszcze wierzę w jakiś cud, że po prostu coś się wydarzy i oni zdrowieją. Z Adamem tutaj jeszcze chcemy, już kontakt złapaliśmy ze szpitalem w Olsztynie i staramy się o to, żeby Adam zakwalifikował się do tego eksperymentu, bo to nie jest program, to jest eksperyment. To wszczepianie tych komórek macierzystych. Na razie jesteśmy na etapie, że po prostu no, maila wysyłamy i badania, a oni po prostu kwalifikują Adama, czy albo się nadaje po prostu do tego eksperymentu, albo zostaje odrzucony. Więc no to jeszcze jest tylko taka nadzieja, że tak, Radek powiedział, to jest eksperyment. Wszystko to jest eksperyment. To jest wszystko eksperyment. Może wręcz pójść, skutki uboczne mogą być gorsze niż. Właśnie, niż to też jest. Ewentualnie jakaś pomoc, która się może zdarzyć. Ale rozumiem, że jest to jakiś cień nadziei. No. Czy może no, nie mamy wyjścia, bo raczej nie ma wyjścia, no po prostu trzeba walczyć. Trzeba się łapać wszystkiego po prostu. Momentów takich nawet trudnych, ale, no, ale no nie ma wyjścia, po prostu jesteśmy tutaj rodziną, mamy też małe dzieci. Dla tych dzieci, przynajmniej dla tej żony, no, trzeba by zrobić wszystko, żeby jak najdłużej żyć w sensie takim pozytywnym. Zostało mi tak, zalecona jest wysokobiałkowa dieta, no muszę jeść pokarmy wysokobiałkowe po to tylko, żeby maksymalnie wzrost mięśni, żeby pobudzać je do wzrostu, ale co jeszcze, ten lek, który dostaję, ten lek jest refundowany w tej chwili, ja nie jest drogi, bo jest 99% refundowany. Kosztowałby ponad 300 zł, a kosztuje 320. I co jeszcze? I ciągła rehabilitacja ruchowa, czyli ja muszę sam ćwiczyć i od czasu do czasu również gdzieś na jakimś oddziale, czy na dnie oddziale. Takiej rehabilitacji typowej. No co? Konsekwencją tej choroby są zaniki mięśniowe, które spowodują mnie z czasem spowodują mnie całkowity paraliż. No i ostatnim takim etapem, jaki lekarze twierdzą, to jest zanik mięśni oddechowych. Czyli po prostu mięśnie oddechowe przestaną u mnie działać. To będzie ten ostatni etap przed śmiercią. Radek Nawrocki, mam 39 lat, tata trzech synów, pochodzę też ze Stolca, teraz mieszkam w Wieluniu. Choruję na stwardnienie rozsiane, jak to lekarze określili, wtórnie postępujące. U mnie zaczęło się to dziać. Diagnozowany jestem 4 lata temu, ale pierwsze oznaki, objawy prawdopodobnie gdzieś koło 6 lat temu, wakacje pamiętam, miałem problemy z oczami. Po prostu ostrość widzenia, nie mogłem nic przeczytać. Zaczęło mi to przeszkadzać, poszedłem do lekarza, zrobił badania. Przepisał leki i to wróciło, unormowało się, także ja o tym zapomniałem. Ale później jeden z lekarzy prowadzących stwierdził, że prawdopodobnie to był pierwszy rzut SM. U mnie głównie się to objawia. Też
też przede wszystkim spastyka mięśni nie występuje bardzo. Chodzę jak chodzę. Ludzie z boku, którzy nie wiedzą, co mi jest, no po prostu słyszę komentarze, że padziak idzie pijany. Często gęsto. Ale nie przejmuję się tym, ponieważ początkowo mnie bardzo irytowało, ale z czasem stwierdziłem, że to nie jest mój problem, tylko tych osób, które tak mówią. Pracuję jeszcze, chociaż coraz trudniej mi jest, teraz już jestem drugi miesiąc na zwolnieniu. Szykuję się na kolejną rehabilitację. U mnie, znaczy generalnie leku nas na SM nie ma. I jesteśmy traktowani jako takie króliki doświadczalne, różne badania kliniczne lub inne, że nad lekiem, żeby jakiś lek był skuteczny na SM. Wcześniej leczyłem się prywatnie u profesorka w Łodzi, który jest guru wśród neurologów, którzy leczą chorych na SM. Po prostu nie było mnie stać na niego. Tam płaciłem, no nie wiem, ale tak około 20 tysięcy za serię zastrzyków zostawiłem u niego w gabinecie. Tylko tam pacjent się nie liczy. Tam jedną, jak zacząłem szukać lekarzy, którzy zajmują się SM, to dostałem taką opinię właśnie o tym profesorku. Drogi ham, ale spec. No ale początkowo sobie tłumaczyłem to, że drogi, że ham, to odbierałem, że jest bezpośredni, nie owija w bawełnę. I że spec, no to gość naprawdę, no zna się na tym, ale no tak jak już powiedziałem wcześniej, nie było mnie stać, dalej się nie mogło leczyć. Teraz półtorej roku jeżdżę do Katowic, tam jestem w różnych programach takich też badawczych. No chociaż nie płacę już za lek. A mówię, w pracy też coraz trudniej, tym bardziej, że pracuję jako leśniczy w terenie. No to mówię, samochodem jeszcze kawałek przyjadę, ale gdzieś dalej to już się boję. I ja i moja rodzina też gdzieś się boi, żebym sam jeździł. Mówię, tak w moim przypadku. Znaczy, znam też osoby, no, które mają zdiagnozowane SM i funkcjonują w miarę normalnie, ale często gęsto kończy się to po prostu wózkiem, prawda? Także też cały czas biorę różne leki. Znaczy, to co już wspomniałem wcześniej, te programy. To dostaję serię zastrzyków, sobie sam zastrzyki muszę robić w domu, się nauczyłem już. No i takie leki na spastykę cały czas. Co jakiś czas pobyt na rehabilitacji. No i cały czas czekam, że może jakiś lek się znajdzie. Chociaż teraz ostatnio nawet rozmawiałem z doktorem prowadzącym. Znaczy u nas to jest jeszcze nie jest, jest już dopuszczony do obrotu lek na bazie marihuany. Ale taka miesięczna terapia też mi powiedział doktor 2,5 tysiąca do 3, zależy gdzie ten lek. W różnych rejonach kraju inna cena jest, to też podziękowałem. Znaczy ja to mówię, u mnie głównie
żeby te nogi usprawnić trochę, bo mieszkam też na czwartym piętrze teraz, to jest dla mnie niesamowity wysiłek. Znaczy, może to paradoksalnie, ale lepiej mi się wchodzi, niż mam zejść. Naprawdę, jak nie mam kontroli nad tymi nogami, to samo. Jak schodzą, to cały czas mam wrażenie, że zaraz spadnę z tych schodów, prawda? Dobrze, że jeszcze jest barierka i ten, to mogę się zasekurować, ale... Znajoma rodziny, akurat od strony mojej żony, od teściów, ona zaczęła chorować jeszcze za PRL. I wtedy też ją leczyli, no że taką chemię dostała różną, że jej wykończyli wątrobę itp. Ale ona funkcjonuje w miarę. Ja wiedziałem, że taka choroba jest. Ja w ogóle przed zdiagnozowaniem odwiedziłem dwa różne oddziały. To miałem i depresję odmawianą, i jakieś skierowanie do reumatologów itp. Aż w końcu trafiłem, mnie zdiagnozowano w Bełchatowie. Pracuję w lesie, także byłem w takiej grupie podwyższonego ryzyka na boreliozę. No ale później, jak już po rezonansie przychodzi pani doktor, wcześniej też miałem punkcję, byłem pobierany do badania nad boreliozą. I przychodzi pani doktor, pamiętam, i niech pan żałuje, że nie ma pan boreliozy. Ja początkowo to jeszcze nie wiedziałem, jak to odbierać. Bo tylko później pani doktor tłumaczy. Lepiej, żebyś pan miał boreliozę, bo chociaż wiem, jak to leczyć. A mówi, a przy SM-ie, no niestety, no, na chwilę obecną nie ma żadnej roli. No w pierwszej chwili to tak przyjąłem to do siebie. Ale mówię, jakoś to będzie. No ale to mówię, to mijałem 4 lata, to jak mnie zdiagnozowali. A już jest dużo gorzej. Także... No nie wiem, no. Ja wiem, że powinienem jak najwięcej ćwiczyć. Ale z tym też na pewno tu jest mojej winy też dużo, że się nie potrafię zmobilizować za bardzo. Ale mówię, przy 3 chłopakach w domu, no to też staram się jeszcze, no żeby to nie to, że tylko mówić, ja jestem chory, odwalcie się ode mnie coś takiego, prawda? Postaram się jeszcze nie funkcjonować też jako mąż i tata, ale jest to coraz trudniejsze też. Znaczy, ja akurat dużo krócej, chociaż grałem też w Spoczepi, później reaktywowaliśmy tutaj zespół Iskry Stolec, trochę tutaj pograłem. Byłeś jeden z tych reaktywatorów głównych, nie? Tak, tak, no myśmy tutaj to reaktywowali, bo tam wcześniej, bo w latach 80. był też zespół. No, wcześniej był. No, co czyli tam, nie wiem, juniorskie ten, potem chyba ze 2 sezony seniora. A co bym przepowiedział? Znaczy akurat tej choroby SM, na którą choruję,
są tęgie głowy, są badania non stop, ale nikt nie ustalił przyczyny, czyli genezy, skąd to się bierze. Także co przekazać innym? Szanujcie zdrowie swoje i innych. Mówię, no akurat na tą chorobę, no ja nie wiem, skąd ona się u mnie wzięła. I nikt mi na to pytanie nie odpowie. Po prostu jest taka choroba, trafiło na mnie. Ktoś chory, na pewno mi go szkoda. Ale nie wiem, chyba ja się tym zbytnio nie zagłębiałem w to. A mówię, a u nas teraz to widzę. Jak państwo ulewa człowiek. Przepraszam, że tak powiedziałem. Bo mówię, przy SM-ie na refundację, na leki, na pomoc to jest jak przy innych schorzeniach tak samo. No. Ja to odbieram, że olewają nas po prostu. Po jednym z meczy ktoś rzucił hasło w szatni, że pasowałoby pomóż Adamowi i Radkowi. Chłopaki, którzy grali kiedyś w piłkę, musieli zrezygnować z tej gry, ponieważ zachorowali na bardzo ciężką chorobę, stwardnienie rozsiane. Wszyscy podkwyćmi ten temat, wykonaliśmy parę telefonów do byłych kolegów, którzy grali wcześniej z nami, jak również do kolegów ze Złoczewi, ponieważ obaj zawodnicy grali wcześniej w tamtych drużynach, w tamtej drużynie, przepraszam. Doszło do zrealizowania takiego projektu, który odbędzie się w niedzielę. To jest mecz między Odbojami Iskry Stolec a Złoczewi Złoczew. Przy okazji zaangażowaliśmy parę innych osób, kapelę Złoczewianie. Znaleźliśmy paru sponsorów, którzy przekazali nam różnego rodzaju gadżety, które będzie można sfinansować. I w ten sposób chcielibyśmy im pomóc w trudnej ich sytuacji, jaka ich została. Początek imprezy zaplanowaliśmy na godzinę 13:30-14:00 meczem, tak jak już kolega wspomniał, Old Boyów Iskry Stolec i Złoczewi Złoczew. Po meczu będzie przygrywać kapela Złoczewianie i będzie festyn, taki rodzinny piknik po prostu zorganizowaliśmy. Myślę, że będzie wiele osób i tym sposobem jakoś pomożemy im w tej ciężkiej chorobie, chociaż na tyle, ile możemy. Także wszystkich, którzy kochają futbol i chcą nam pomóc, zapraszamy niedziela, godzina 13:30, boisko w Stolce.